Witam was wszystkich ponownie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się urządzeniem, które nosi nazwę Raspberry Pi. Ja będę mówił po prostu malinka z tego względu, że nie za bardzo wymawiam literę R. A więc tak na samym początku wam powiem, co to jest za urządzenie. Jest to mikrokomputer, jest to mikrokomputer, który został tutaj stworzony w Anglii przez angielską firmę jest to mikro komputer, który został stworzony z myślą o ludziach, którzy nie mają za dużo funduszy, a chcieliby używać komputer w domu. Chcieliby mieć komputer w domu, który jest tak naprawdę, naprawdę pełnoprawnym komputerem. Jest tutaj procesor, jest tutaj pamięć, także wszystko, wszystko co potrzebujesz, możesz podłączyć dysk przenośny. Tutaj macie wejścia USB, możesz podłączyć dysk przenośny, możesz. Podłączyć kabel internetowy. Jeżeli masz y, złącza USB, to oczywiście możesz podłączyć sobie kartę sieciową. Na samym początku pokażę Wam wersję pierwszą tego urządzenia. To jest wersja, która, która tak naprawdę, to jest chyba druga wersja. To jest druga wersja, która miała już 512, 512 RAM pamięci. Z tego względu jest to druga, druga wersja, ponieważ pierwsza wersja, którą miałem, nie za bardzo sprawdzała się przy programie XB, XBMC, XBMC, który jest bardzo fajny, jeżeli chcesz ze starego telewizora stworzyć sobie smart TV. Ten, akurat ten model, to jest pierwszy model. Ja się zainteresowałem Raspberry Pi, kiedy jeszcze chyba mało kto w Polsce o tym słyszał. Ja tutaj to znalazłem na stronach angielskich. Tak naprawdę pierwszą wersję miałem, to jest już druga wersja poprawiona, z większą ilością pamięci RAM, a tak naprawdę pierwsza wersja, którą ja posiadałem, też miała dwa złącza USB bodajże, ale tej pamięci RAM miała mniej i ta pierwsza wersja troszeczkę służyła w pokoju mojej córki jako jako właśnie taka przystawka do telewizora, żeby robić z tego smart TV, żeby z telewizora starszego robić smart TV, z tego względu, że jeszcze o, tak naprawdę jeszcze wtedy o smart TV chyba nie za bardzo... Było słychać, jeżeli, jeżeli mówimy o tych czasach, kiedy wyszedł ten pierwszy model. Ten drugi model też służył około dwóch lat w pokoju mojej córki, na którym są założone takie piękne radiatory. Mojej, tutaj to jest moja produkcja, więc te radiatory można powiedzieć, ja podkradłem z płyty głównej, poprzecinałem troszeczkę, podorabiałem no i założyłem te radiatory. Dzięki temu mogłem procesor z 700 MHz, bo ta pierwsza. Wersja, ta wersja, akurat, którą tutaj trzymam w ręku, to jest akurat druga wersja przepraszam, to ona miała procesor taktowany 700 MHz, a ten procesor udawało mi się podkręcić na ponad 1200 bodajże, na ponad 1200 MHz. A więc naprawdę, jeżeli chodzi o takie programy jak XBMC. Jeżeli chodzi o różne emulatory, bo bardzo dużo jest emulatorów na, na Raspberry Pi, na Raspberry Pi, także jest to naprawdę urządzenie bardzo ciekawe dla ludzi, którzy lubią się bawić w takie rzeczy, a najbardziej powinny się, powinny się interesować osoby tym urządzeniem, które mają telewizor który spełnia ich zdaniem, ich zdaniem swoje zadania w 100%, a więc jest jakość obrazu i wszystko jest dla nich zadowalające, ale brakuje im tego smart TV, a więc czegoś, co mogłoby po prostu yy, służyć jako, jako odtwarzacz np. Netflixa, jako, jako odtwarzacz plików multimedialnych, bo w smart TV oczywiście mamy taką możliwość, że możemy odtwarzać pliki multimedialne ale telewizor, który nie posiada smart TV, no takiej możliwości nie ma. Dlatego to urządzenie jest bardzo fajne. Ja je miałem zamontowane w ten sposób. To urządzenie miałem zamontowane pionowo i przypięte takim paskiem od kabla zasilającego u córki w pokoju za telewizorem. I tego urządzenia naprawdę nie było widać one było podkręcone. Te urządzenie 700 MHz, bo tu już jest drugi model. Ten, model. ten model to jest ten pierwszy model. Powiedzmy, że to jest pierwszy model, ale to jest ten pierwszy model poprawiony, bo to jest też raz, Raspberry Pi 1, tylko że model z ilością 512 RAMu, pamięci. A to jest model już drugi. To jest model drugi, który ma już cztery złącza, cztery złącza USB. Bardzo proszę, tutaj są cztery złącza USB, tutaj tylko były w tym modelu, tylko były dwa złącza USB. Reszta jest wszystko, wszystko to samo. Jak się nie mylę, nie jest ilość złącz, ilość tych pinów jest inna. Widzicie, więc ilość tych pinów różni się, ilość tych pinów tutaj się różni. Tutaj jest bodajże 26, a tutaj jest chyba 40. Jak się nie mylę, nie chciałbym Was skłamać. I w tym e, urządzeniu, w, tym, e, w, te, w tej pierwszej rewizji było tutaj jakość, audio była lepsza. Ten, e, ten, ten soket mini jack był lepszy, e, lepszej jakości, jak się nie mylę, i ten dźwięk był chyba troszeczkę lepszy, z tego co, z tego, co pamiętam. Aczkolwiek teraz to nie ma za, dużej, za dużego znaczenia, jeżeli chodzi o dźwięk tutaj z tego... Mini Jack, bo i tak on jest niezbyt dobrej jakości. Teraz można kupić sobie fajny DAC, taką przystawkę, którą się nakłada na te, na te złącza i w ten sposób mamy bardzo dobrej jakości dźwięk audio. To też jest bardzo dobra opcja dla ludzi, którzy chcieliby sobie słuchać muzyki z plików multimedialnych, a posiadają starsze wzmacniacze stereo, które nie mają po prostu wejścia na przykład optycznego. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe urządzenia. Ja na tym akurat instalowałem sobie emulator PlayStation 1. Instalowałem sobie na tym też, tak jak Wam mówiłem już wcześniej, ten XB, XBMC. To jest ten odtwarzacz plików multimedialnych i robiłem właśnie smart TV w pokoju, w pokoju mojej córki. Córka z tego korzystała aż dwa lata i naprawdę bardzo fajnie się to. To spisywało. Na samym początku chciałbym tego materiału Wam opowiedzieć, co będziecie potrzebować, żeby zacząć zabawę z tym Raspberry Pi. Z tego względu, że dużo ludzi. Ja już pokazałem jeden materiał wcześniej na moim kanale, jeżeli chodzi o ten mikrokomputer. Mikro tak nazywajmy malinkę. Miałem nazywać malinka, bo nie za bardzo wymagam tutaj air. Powiem Wam, co trzeba tutaj na samym początku, co potrzebujemy, żeby, żeby zacząć zabawę. No więc tak, potrzebujemy. Ten mikrokomputer, teraz chyba już jest wersja trzecia. Wersja trzecia ma już wbudowaną kartę Wi-Fi, a więc karta Wi-Fi już w wersji trzeciej, ta karta Wi-Fi nie będzie nam potrzebna, ponieważ wersja trzecia ma wbudowaną, aczkolwiek podejrzewam, że nie jest to tak dobrej jakości jak ten Tepelink. Tutaj jest to jest Tepelink, to jest karta Tepelinka, ale obudowa jest zdjęta ze względu, żeby się ta karta nie za bardzo grzała. Ona troszeczkę się grzała, dlatego obudowę zdjęłam. To jest dokładnie ten model, Tapelinka TLWN722N i bardzo dobrze on się spisuje z tym właśnie urządzonkiem, z tym mikrokomputerem Raspberry Pi z Malinko. Co miałem tutaj jeszcze omówić, co potrzebujemy na samym początku? Odstawię troszeczkę ten model, tutaj ten pierwszy, będę tutaj bazował i opowiadał tutaj o modelu tym drugim tym poprawionym który ma cztery złącza i procesor już ma procesor dwurdzeniowy bodajże model 2 chyba ma procesor dwurdzeniowy albo czterordzeniowy nie chcę już tutaj was w błąd wprowadzać z tego względu że za długo się nie bawiłem tym modelem drugim bardzo długo się bawiłem modelem pierwszym tak jak już wam mówiłem kiedy nie za dużo jeszcze osób w Polsce słyszało z tymi pięknymi o, o tym mikrokomputerze. Kiedy, e, kiedy sobie podkręcałem bardzo fajnie, naprawdę super sprawa, można podkręcić procesor do dosyć wysokich wartości, zwłaszcza jeżeli ktoś u mnie ma zdolności manualne, żeby założyć sobie takie radiatory, które ja akurat, jak Wam już wcześniej wspominałem, wyciąłem sobie, ukradłem z, ze starej płyty e, głównej e, Asusa albo MSI, już nie pamiętam e, dokładnie. A więc co potrzebujemy? Potrzebujemy oczywiście taki mikrokomputer. To jest obudowa, której nie dostaniecie w zestawie z tym, e, z tym komputerem, a więc ten, ten przezroczysty, przezroczysty case. To jest e, po prostu kupiona, już kupiona obudowa przeze mnie na, na eBayu. Więc tej obudowy nie dostaniecie. Dostaniecie tylko sam ten mikrokomputer, więc samą tą płytkę. A więc, żeby zacząć zabawę, tak naprawdę teraz to potrzebujecie, e, ten mikrokomputer, nie potrzebujecie case, a. case to jest dodatkowa rzecz, a więc ta obudowa to jest dodatkowa rzecz, którą możecie zainwestować, bądź nie musicie. Możecie sobie to położyć gdzieś na półce i to będzie leżeć. Aczkolwiek, no tutaj rzeczy. Metalowe nie mogą za bardzo dotykać do spodu, ponieważ nastąpi no, zwarcie i to urządzenie by zostało uszkodzone. Potrzebujecie kartę Wi-Fi. Karta Wi-Fi oczywiście nie musi być już, jeżeli korzystacie z urządzenia trzeciej rewizji, a więc z malinki numer 3, z razbry z Raspberry Pi 3, z tego względu, że ono, to, to urządzenie, ten mikrokomputer Raspberry Pi 3 ma już wbudowany, ma już wbudowaną kartę Wi-Fi. Ale mimo wszystko ja polecam, żeby stosować osobną kartę, ponieważ będzie ona na pewno dużo, dużo mocniejsza. Ta karta jest bardzo, bardzo mocna i właśnie z tej karty Korzystała moja córka przez dwa lata i naprawdę super sprawa z tym modelem pierwszym. A więc potrzebujemy mikrokomputer, Raspberry Pi, potrzebujemy zasilacz. Uwaga, na samym początku, ja na samym początku, jak zacząłem przygodę z Raspberry Pi, to ja używałem taki zasilacz od telefonu HTC. Ci, co mieli taki telefon tu z bliska, pokażę. On ma 1 amper, on ma 1 amper, on jest za słaby. Po prostu nie nadaje się do tego urządzenia przy podkręceniu procesora, jeszcze kiedy procesor nie jest podkręcony, to jeszcze może się nadaje. Ale jeżeli podkręcicie procesor dosyć solidnie, to niestety brakuje tej mocy i może się resetować malinka, a więc potrzebuje więcej mocy. I dlatego bardzo fajny tutaj jest zasilacz dedykowany. To jest zasilacz dedykowany, jedyny jego minus. Jedyny jego minus to jest cena. To jest cena, bo on jest, nie jest tani. Zasilacz dedykowany ma już 2A. Nie wiem, czy to będzie widać dokładnie. Pewnie tak. Ma już 2, 2A, więc jest dużo mocniejszy. Jest dwukrotnie mocniejszy niż ten zasilacz od, e, od HTC, który używałem wcześniej. No i jeszcze ten plus, że to jest zasilacz dedykowany a więc ma taką fajną fajną malinkę tutaj narysowaną. Jedyny minus, jaki jest tego zasilacza, że nie ma tego kabla odpinanego, a więc kabel USB nie jest odpinany, tylko tu jest na stałe zamontowany. Co potrzebujemy jeszcze? Potrzebujemy kartę, kartę normalną SD w przypadku tego pierwszego modelu, karta SD, karta micro SD w przypadku tego modelu drugiego i trzeci, trzeci prawdopodobnie też używa kartę. Mikro SD. Potrzebujemy też klawiaturę. Najlepiej kupić sobie klawiaturę taką małą. E, można powiedzieć, że to wygląda troszeczkę jak pilot. Tutaj też macie e, ekranik dotykowalny. Można przesuwać jak, jak myszką. E, ten e, touchpad tutaj jest, także wszystko można sobie sterować na ekranie. Nie trzeba, niekoniecznie trzeba tymi kursorami sterować. Można. Aczkolwiek tym się dużo lepiej steruje, jest sprawa bardzo podobna do laptopa. Więc sterujecie, naciskacie dwa razy czy raz, dwa, dwukrotnie to jest wejście w folder, jednokrotne naciśnięcie to jest zatwierdzenie, no tak jak, jak, jak myszka. Jest do tego taki USB, USB no rzecz, która wysyła, no, taki USB można powiedzieć konektor, który łączy który łączy tą klawiaturę z, z, między, między klawiaturą a między Raspberry, a więc Raspberry Pi. A więc wpinacie sobie, sobie tutaj pierwszy slot USB, w drugi slot USB możecie sobie, sobie śmiało wpiąć tą kartę sieciową, o której wam mówiłem, tą kartę wi i wygląda to w ten sposób. Montujecie to za telewizorem i to już jest gotowy układ, na którym można zainstalować. Oczywiście jeszcze karta musi być włożona, karta SD. I to już jest gotowy układ, wygląda to tak. Ta karta akurat ma 32 giga, jest to karta Samsunga o klasy prędkości 10. Czym szybsza klasa oczywiście, tym, tym będzie to wszystko sprawniej, sprawniej działać. I tak, co jeszcze mógłbym powiedzieć? Podłączacie tutaj zasilacz w ten sposób. No i urządzenie, urządzenie praktycznie zainstalowanym już obrazem. Jak zainstalować oprogramowanie, to bardzo można szybko zobaczyć sobie na YouTube, na licznych filmach. Jeżeli ktoś, ktoś jest bardzo zainteresowany tym, to mogę nawet. Ja zrobić jakiś film, jak zainstalować oprogramowanie, jak zainstalować wtyczki w, w tym programie, w oprogramowaniu XBMC i wszystko tutaj bardzo fajnie pokazać Wam na bieżąco, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Bardzo, naprawdę, bardzo fajne urządzenie. Plus, uwaga, tak jak już Wam mówiłem wcześniej, można sobie podłączyć tutaj taką przejścióweczkę z mini jacka na. Na kabel audio i podłączyć sobie na przykład na stary wzmacniacz muzykę, jeżeli chcesz sobie słuchać muzykę na starym wzmacniaczu. A więc no, bardzo, bardzo ciekawe urządzenie i urządzenie naprawdę niedrogie. Jest to bardzo tanie urządzenie. Teraz chyba około 30, około 30 funtów kosztuje to urządzenie. Mówię tutaj o tym nowym modelu, nie wiem, czy te starsze modele jeszcze są dostępne, a jeżeli są, to na pewno są tańsze. Aczkolwiek tego modelu już się nie opłaca kupić, z tego względu, że ten model, tak jak wam mówiłem, ten, ten drugi albo trzeci ma już pełną liczbę tych złącza, więc jeżeli będziecie potrzebować na przykład sobie tego daka podłączyć, to w to urządzenie już pierwsze bodajże tego daka nie podłączycie, potrzebujecie urządzenie numer dwa. Jeżeli się nie mylę, więc tą, tą wersję troszeczkę wcześniejszą, późniejszą, przepraszam. A więc to chyba by było to wszystko, co chciałem tutaj pokazać w tym materiale. I naprawdę, jeżeli ktoś się zastanawia nad Smart TV, a ma telewizor, który bardzo dobrze mu służy i który ma bardzo dobrą jakość obrazu. To nie ma tutaj co, co gdybać, nie ma co tutaj wymieniać tego telewizora, tylko po prostu zakupić urządzenie, tą malinkę, podłączyć to wszystko tak jak tutaj macie pokazane, przyczepić to za telewizorem troszeczkę zakurzone, bo tak jak Wam mówiłem, akurat te moje urządzenie troszeczkę zakurzone, wybaczcie z tego względu, że... Ono było używane, jak widzicie, mówiłem wam dwa lata. Przez córkę w pokoju z tyłu było przypięte za telewizorem i to urządzenie służyło jako smart TV do telewizora, w którym tak naprawdę tego smart TV nie było. Jeżeli ktoś ma właśnie taki dylemat, czy zmienić telewizor starszy, to nie zmienić, tylko po prostu kupić takie urządzenie i zainstalować sobie XBMC zainstalować sobie Kodi na przykład. Kodi, chyba teraz jest Kodi to bodajże się to nazywa. Mogę Wam pokazać, jak to się instaluje. Zainstalować sobie i bez problemu to urządzenie Ci będziesz służyć. Nawet jeżeli nie masz, nie masz takiej chęci, żeby podkręcać to urządzenie, to wcale nie jest powiedziane, że musisz instalować sobie takie radiatory, które ja tutaj zainstalowałem. Radiatory są przyklejone na taśmę termoprzewodzącą, jakby kogoś to interesowało. No to one są dosyć potężne. Tutaj widzicie radiatory, które kupiłem. Radiatory, które tak naprawdę mają tylko swoje zastosowanie tu przy tym drugim już urządzeniu, które mają swoje zastosowanie w przypadku kart graficznych na kości pamięci. To są właśnie te radiatory. Też są przyklejone taśmą termoprzewodzącą na pastę termoprzewodzącą. Na pewno by była lepsza tutaj Lepsze tutaj przewodzenie, lepsze ciepło, ale akurat nie ma tu za bardzo jak tego zamontować. No by trzeba było jakieś klamerki tutaj zakładać, by trzeba coś z tym kombinować, coś tutaj przyklejać przykręcać i wtedy może by to się udało. Tutaj widzę, że są otwory, a więc po przekątnej można by było założyć jakąś klamerkę i założyć, żeby to dociskało ten radiator jakaś klamerka i żeby założyć to na pastę termoprzewodzącą, ale myślę, że taśma, taśma termoprzewodząca sprawia tutaj też się bardzo sprawdza się tutaj też bardzo. Dobrze, więc spełnia swoje zadanie. Widzicie tutaj jest wyjście, jeszcze chyba o tym nie powiedziałem, wyjście HDMI i możecie głos puszczać albo przez wyjście HDMI, albo głos możecie puszczać przez wyjście Mini Jack. Z tego wyjścia to te, te urządzenie numer 1, numer ta wersja poprawiona Malinki 1, miała Troszeczkę lepszą jakość obrazu, tak jak wam, jakość dźwięku, tak jak już Wam wspominałem e, wcześniej. Chyba to wszystko, co chciałbym Wam pokazać, jeżeli jeszcze jesteście zainteresowani. To jest takie startowe, można powiedzieć, startowy zestaw, a więc zasilacz, e, samo urządzenie i karta Wi-Fi w przypadku modelu 1 i 2. W przypadku modelu 3 już tej karty nie potrzebujecie. Plus. E, klawiatura, no i to wszystko. Zasilacz, tak jak już Wam mówiłem, lepiej kupić dedykowany, jest on droższy, z tego względu, że wiadomo, że ta firma chyba chce zarobić troszeczkę na rzeczach takich dodatkowych, oryginalnych, które można kupić do, do tego urządzenia, ale opłaca się kupić zasilacz mocniejszy, ten właśnie dedykowany, z tego względu, że ma 2A i nic nam przy podkręceniu się tego urządzenia, nic nam nie będzie tutaj się odłączać. I nie zobaczymy black screen, a więc czarnego ekranu. Warto zakupić. Nawet bardzo fajnie działa ten emulator, o którym już Wam wcześniej wspominałem, że jeszcze tak wrócę, wrócę na chwilkę. Bardzo fajnie działa, działa ten emulator. I naprawdę, jeżeli chodzi o wszystkie gry takie salonowe, wszystkie maimy. To naprawdę bardzo dobrze działa. Jeżeli chodzi o gry z PlayStation 1, też sprawdzałem, bardzo fajnie to wszystko płynnie śmiga, więc naprawdę to urządzenie ma wystarczającą moc, nawet jeżeli chodzi o to pierwsze, gdzie zegar ma tylko 700 MHz, niepodkręcony, to ma wystarczającą moc, żeby grać tutaj gry z PlayStation 1 i się bawić naprawdę przy pełnej ilości klatek na sekundę. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Na razie, cześć. Pozdrawiam.